Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Krzysztof Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy 2050. I dokładnie tak jak tutaj pewnie widzicie właśnie w tym momencie, będziemy też omawiać o tym, jak wygląda sytuacja na torowisku zachodnim. Stwierdziłem, że dawno mnie tutaj nie było i pewnie chcielibyście zobaczyć, jak tam się zmienia też plac budowy, bo tam również trochę się dzieje. Także zacznijmy sobie od torowiska zachodniego. Właśnie tutaj się trochę tego wydarzyło. Torowisko jest zmieniane mniej więcej tam trochę dalej przy stacji Warszawa-Włochy i od Warszawa-Aleje Jerozolimskie. Natomiast właśnie tutaj pierwszy odcinek przy Alejach Jerozolimskich możecie teraz zobaczyć, mamy tutaj trochę zmian. Torowisko jest zmieniane. Niektóre tory są tylko wymienione, w niektórych miejscach są też budowane nowe obiekty, czyli tak zwane tunele czy wiadukty dla pociągów. Ponieważ tutaj zmienia się układ torowy w tym też rejonie, muszą wszystko pozmieniać. I tak jak to widzicie na załącznych zdjęciach, tego trochę się tutaj dzieje. Tam obok SKM-ki też właśnie są, tam głównie są wymienione tory na nowe. Tam dużych zmian z torowiska, z tego co pamiętam, nie ma względem tego co było wcześniej. Jednakże trzeba byłoby wszystko wyremontować i na nowo postawić. Jak też widzicie, tutaj całkowicie się to wszystko zmienia, jeżeli chodzi o aktualny układ dla aktualnych pociągów, które teraz mogą jeździć. Teraz jeżdżą bardzo ciekawymi objazdami, ponieważ starego torowiska, którym jeździły kiedyś, nie ma już. Teraz musimy jechać trochę na okrągło. Dalej, jak widzicie, macie ten obiekt, o którym właśnie chciałem Wam opowiedzieć. On tutaj jeszcze stoi, ale z tego co mi się wydaje, on też będzie wyburzony, bo to stary obiekt tutaj już trochę ma lat. Nie wiem do końca, w jaki sposób będzie wyburzony, bo pod nim są dwie dosyć ważne linie kolejowe. Prawdopodobnie to będzie Armageddon, jak to zaczną robić, ale to będzie musiało się stać w pewnym momencie. Na razie, z tego co pamiętam, to nie jest w tej fazie, będzie powstawać. I z tego co tutaj widzę, ten właśnie element będzie przebudowany i rozbierany i budowany na nowo dopiero w fazie trzeciej, a aktualnie jesteśmy przy fazie drugiej i przy tamtym zmianie torowiska. Także tutaj jeszcze to chwilę poczekamy, faza trzecia, tak by ktoś nie wiedział, to jest całkowite zmiany co do peronów. 5, 4 i najprawdopodobniej 3 wtedy będą tutaj poprzestawione, ale jeszcze dokładnie tutaj co do peronów to nie, natomiast to będzie również z peronami tutaj całkowicie torowisko zmieniane i wtedy powiem Wam, że dużo się będzie bardzo działo. Ale dobrze, tak wygląda ten obiekt. Przelećmy sobie może trochę dalej, bo tutaj tego dużo się dzieje. Tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo. Jak widzicie to też, że w tym rejonie to powstaje wszystko tutaj na nowo. Mamy tutaj mniej więcej w tym rejonie, co wy tutaj patrzycie, będzie jeden obiekt, gdzie faktycznie będzie no, torowisko przejeżdżać jedno nad drugim. Będzie jedna zwrotnica z tego co widzę. Będzie parę nowych możliwości przejazdowych, żeby to wszystko ominąć. No i będzie też jeden tunel kolejowy, pod którym będzie przygotowane miejsce pod przyszłą linię do centralnego portu komunikacyjnego. Do niego będzie właśnie ta szybka linia i to też jest tutaj przewidziane w tymże też projekcie, także na to są pozostawione miejsca i na to też będą powstawać wszystkie obiekty. Z tego co pamiętam, niekoniecznie będzie stodowiskiem, ale to wszystko tutaj będzie miało też zamiar powstać. Także tego trochę tutaj jest, jeżeli chodzi o stodowisko, to akurat trzeba im przyznać. Naprawdę tutaj się będzie bardzo dużo działo. W przyszłości będę mógł trochę Wam więcej dokładnie popowiadać, jak tutaj wygląda, jakieś nowości, bo też jak widzicie, dzieje się tego dużo, ale ponieważ ja rzadko pokazuję te też rejony, to dużo Wam tutaj nie mogę właściwie opowiedzieć. Bo z tego co ja tutaj jeszcze zerknę sobie, żeby mieć pewność. No ale tak jak mówiłem, właśnie są zmieniane te jeszcze rozjazdy niektóre, po prostu inaczej będzie się wszystko zjeżdżało, wjeżdżało i będzie w innych miejscach te obiekty
I też tak jak tutaj widzicie, ten jeden większy miejsce, gdzie jest większy wykop, to właśnie też prawdopodobne, tak mi się wydaje, przynajmniej to w tym że też rejonie będzie ten większy tunel. Nawet tak patrzę, to chyba raczej na pewno to będzie w tym miejscu. Z tego co widzę, to będzie dosyć duży pokaz siły. W tunelu będą trzy tory, a na górze będzie pięć torów, także naprawdę całkiem dużo. No i z tego co widzę, na razie na początek będzie tylko i wyłącznie jeden tor na dole, ale później nie będzie mogło być ich o wiele więcej. Chodzi o to, że po prostu będą pozostawione miejsca pod przyszłe torowisko. To na razie nie jest niezbędne, ale w przyszłości będą mogli go poustawiać już tory. No oczywiście z siecią trakcyjną, której też tam jeszcze nie będzie. Dobrze, przejdźmy sobie może już do Warszawy Zachodniej, do części stacyjnej, bo tam też jak zawsze trochę się dzieje. No i zacznijmy sobie tradycyjnym rytmem od peronu 9, gdzie tak jak zawsze możemy zaobserwować, iż właściwie dużo się nie zmieniło. Co prawda peron 9, z tego co słyszałem, ma zostać na dniach. Nie wiem dokładnie, czy dziś jak wy to oglądacie, czy jutro tak jak będziecie to oglądać. Będziecie mogli już zaobserwować, iż prawie w całości lub w całości jest już dostępny dla was, dla pasażerów. Ja tutaj jeszcze zerknę na mój podgląd i z tego co widzę, tak, będzie najprawdopodobniej dla was już całkowicie otwarty. Tam rozmawiałem z Woody Maxem, tak jak to właśnie tutaj widzę, także naprawdę to będzie dosyć ciekawa tutaj zmiana, będzie mógł być już w całości używany ten też, że peron. Ponadto przejścia podziemne tutaj przy nich dużo się nie zmienia, przynajmniej z góry, a nie miałem okazji wejść na dół, także tego wam nie opowiem, jeżeli chodzi bezpośrednio przy peronie, bo dalej to się już faktycznie trochę zmienia. A konkretniej mamy całkowicie już to zamknięte. Co prawda nie jest to wszędzie całkowicie, tam bezpośrednio przy tym jeszcze peronie 9 jest to jeszcze zamykane, ale w większości mamy już strop. Mamy już po prostu, tutaj pojawił się strop. Widzimy bezpośrednio, gdzie będą na przykład zejścia i klatki schodowe. Na razie do hali na dole, czyli do przejścia podziemnego. Później będą, jeszcze są windy też obok. W przyszłości będziemy mogli tymi schodami zejść bezpośrednio do przystanków tramwajowych, jak i również prawdopodobnie zjechać windami. No raczej sądzę, że to nie będzie jakaś duża zmiana. I tutaj to będzie też właśnie w ten sposób zrobione, żeby dało się tutaj to przychodzić. No i tak jak widzicie, właśnie strop tutaj się pojawił mniej więcej już na całym rejonie. I prawdopodobnie jak już będą więcej mieli miejsca i czasu, to zaczną tutaj już się zajmować może odtwarzaniem czegoś. Chociaż tutaj odtwarzanie nawierzchni to jest błędne powiedzenie, ponieważ tutaj całkowicie to na nowo będzie wyglądać. Tutaj nie jest odtwarzane tak jak to wcześniej wyglądało. Tu będzie to na nowo poukładane. Także no, nie ukrywam, że to faktycznie inaczej się to tutaj też, że poukłada. Dalej mamy oczywiście główną część hali dworcowej po stronie od ulicy Tunelowej. No tutaj również zaczął się pojawiać właśnie strop już przy poziomie 0. Co ważne dla mnie, nie mamy już też podglądu zbytnio, co się dzieje na poziomie minus 2, bo na poziomie minus 1 też zaczął się pojawiać właśnie strop i zamykanie tutaj, dlatego nie widzimy, co jest na dole. Trochę mnie to zdziwiło faktycznie. No nie było mnie tutaj 3 tygodnie, to faktycznie przyznaję, że miałem się częściej pojawiać, ale ze względów na sytuację aktualną, chodzi mi oczywiście o wojnę na Ukrainie, no po prostu zapomniałem i nie byłem też w stanie niektórych rzeczy robić. Także tak jak to widzicie, tak to tutaj wygląda. Przy tym miejscu warto zwrócić uwagę, że tutaj większość już klatek schodowych jest poustawianych. Nie wiem do końca, czy wszystkie są dla was dostępne w przyszłości, ale widzicie je tutaj mniej więcej, gdzie teraz są. Ponadto możecie zaobserwować, iż główne zejście do przejścia podziemnego też się tutaj właśnie już pojawia, a mianowicie do przejścia, które jest bezpośrednio pod peronami. Tutaj do tej hali będzie właśnie wyjście, takie same mniej więcej jak jest z West Station, czyli zwykłe schody po środku i schody duchome w jedną i w drugą od góry. No i oczywiście nie może zabraknąć też win, no bo wiadomo, winny prawie wszędzie muszą się pojawiać. Widzę też jedną klatkę schodową techniczną. Tutaj pewnie zobaczycie w pewnym momencie, nie wiem dokładnie kiedy, że faktycznie zmieniłem też niektóre rzeczy. A mianowicie mamy takie jedno ujęcie z góry, gdzie to wszystko ładnie wygląda na takim trochę timelapsie, chociaż niekoniecznie. Są oczywiście też schody na kładkę od tej strony, ale są nieużywane, no bo na razie by prowadziły donikąd. No i parę jeszcze otworów zostało pozostawionych, aby sprowadzać tam surowce na sam dół.
czy też inne elementy, także tutaj to w niektórych miejscach jeszcze zostało pozostawione. I też sądzę, że raczej to będzie pozostawione, bo no, biorąc pod uwagę, jak będą wyglądać kolejne etapy placu budowy, to będzie to dosyć ciekawe. Chociaż nie ukrywam, że faktycznie tutaj to całkiem szybko idzie. Przy tym zamykaniu tutaj tego, akurat to dla mnie, akurat to bardzo mnie zdziwiło, że to już się wszystko tutaj pozamykało, ale już się zaczynam chyba powtarzać. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No mniej więcej to, co widzieliście, to już pewnie wszystko zaobserwowaliście. Dobrze, dalej mamy oczywiście nowy dach. Przy nowym dachu, to dużo nie będę się rozgadywać, nowy dach jest. Właściwie mogę tutaj w tym momencie już skończyć moje mówienie. Przy nowym dachu faktycznie dużo się nie zmieniło. Oczywiście się zmienia. Bo nad pedanem 8 chociażby się faktycznie tutaj zaczęło tego coraz to więcej pojawiać. Natomiast z rzeczy, które są bardziej ważne, chyba co tutaj się pozmieniało, to jest trochę pogrubione od tej strony północnej ten dach, no bo tutaj się faktycznie kończy, już nie będzie go więcej. No i to jest chyba największa tutaj zmiana, trochę został wydłużony. No i tam taka siatka zaczęła się pojawiać, z tego co pamiętam, w niektórych miejscach już jest, w niektórych jeszcze jej nie ma. I to się tutaj też będzie powoli pojawiać. Nie mamy też paneli fotowoltaicznych bezpośrednio jeszcze na dachu płaskim. Są tylko i wyłącznie na dachu tutaj przezroczystym. Tam już były zamontowane, dozwolone są w szybach. Natomiast nie mamy jeszcze takich tych zwykłych panelów fotowoltaicznych. Dobrze. Przejdźmy sobie już teraz bezpośrednio do peronów. I tutaj właśnie, jak dokładnie teraz zaobserwowałem na stronie transport publiczny, jest informacja, iż ten peron ma zostać otwarty w niedzielę 13 marca, czyli peron numer 8, ostatni z aktualnie budowanych, zostanie również w tymże też momencie otwarty. No i tak, co mogę wam powiedzieć na temat tego peronu? No tutaj się trochę zmieniło, wiecie, jest już prawie całkowicie skończone. Nie mam zdjęć bezpośrednio z dołu. Mamy tylko zdjęcia z drona, co nie zmienia faktu, że możecie zaobserwować, iż wygląda mniej więcej tak jak pozostałe. Z tym, że nie do końca, ponieważ mamy ten tor do objazdów całego składu, aby lokomotywa mogła przejechać i zmienić swój kierunek trasy. Natomiast tak jak to możecie zaobserwować na aktualnych zdjęciach, mamy jeden ślepy koniec poustawiany, on tutaj jest. Także to się tutaj nie zmienia co do tego peronu. Mamy jedną krawędź peronową dłuższą, tą, która jedzie na linię średnicową, czy do Warszawy Głównej, tego nie pamiętam, ale chyba na linię średnicową też stąd mogą odjechać pociągi. I jeden z krańcem. No i tam jeszcze były ostatnie prace tutaj trwały przy tym wykańczaniu tego peronu. Jest barierka tutaj poustawiona. Tak samo jak i barierka na pozostałych peronach też się pojawiła już taka faktyczna końcowa. Trochę szkoda, że to nie jest szklane. No ale mamy takie tutaj metalowe. Tak było w projekcie. No i jak możecie zaobserwować, to mniej więcej w ten sposób wygląda. Zarówno od jednej, jak i drugiej strony. Co ważne, w niedzielę będzie otwarty ten peron, ale nie będzie tutaj żadnych pociągów. Nie ma rozkładowo tutaj żadnych przewidzianych pociągów. I ja się jeszcze pierwszy nie dziwię, bo trudno tutaj coś przyjechać. Naprawdę, żeby dojechało coś na ten peron, co nie jedzie dalej, czyli od tej krawędzi, która jest skończona, to jest trudno coś znaleźć, no bo większość pociągów, mimo wszystko, nie ukrywajmy, po prostu i jedzie dalej. Przejeżdża tą stację, jedzie do centralnej. Nie mamy żadnych pociągów takich dalekobieżnych, które faktycznie tutaj kończyły bieg. Może się pojawią, ale raczej większość przejeżdża przez Warszawę, a nie kończy w Warszawie. Dalej, właśnie sprawdzam torowisko, układ torowiska, jak tutaj wygląda na tej końcówce tej też że stacji. No to ten tor siódmy, który faktycznie przejeżdża obok tego peronu i tutaj trochę lekko zakręca, to tor siódmy ma możliwość do wjechania do linii średnicowej, z tego co widzę. Tak, spokojnie można wjechać tymi nowo wybudowanymi torami. Także to jest do zrealizowania. Z tym, że to będzie bardziej to jako na razie peron awaryjny, czyli jak będzie tutaj niezbędne, żeby coś puścić, no to będzie. A aktualnie nie ma takiej też że potrzeby. No i po prostu może w pewnym momencie jakiś pociąg będzie przeniesiony z innych peronów na ten peron i będzie wielkie wykorzystanie tego peronu. Szczerze powiedziawszy, wiem o tym, że aktualnie dosyć duże tutaj były utrudnienia, bo cały czas kogoś przerzucali, ale mam nadzieję, że to nie będzie się teraz dziać, bo sytuacją aktualnie, jaka jest na Warszawie Zachodniej, to jest trochę problematyczne.
No bo jest to jeden z ważniejszych punktów przesiadkowych dla osób, które uciekają przed wojną z Ukrainy, gdzie Rosja tutaj ich zaatakowała. Co ważne, no to dworzec autobusowy PKS-u oczywiście przybywa pod oblężeniem. Tam zawsze było dużo osób z Ukrainy, teraz jest jeszcze ich więcej. Różne miejsca tutaj są zapełnione. Przy West Station na górze właściwie trudno znaleźć miejsce, gdzie można byłoby spokojnie wystartować na przykład drona. To akurat z moich rzeczy, tutaj faktycznie, które miałem, żeby ten film wam tutaj pokazać, jak to mniej więcej wygląda. No i ogólnie widać ich tutaj pełno. Oczywiście na centralnej, w Warszawie centralnej jest ich jeszcze więcej. Jednakże tutaj też trzeba się liczyć z tym, że tych osób jest całkiem dużo. Także od razu wam tutaj mówię, że są pewne miejsca w Warszawie, których powinno się unikać po prostu, żeby nie zakłócać komunikacji i żeby po prostu swobodnie się przesiadać. No bo po prostu taka jest aktualnie sytuacja i z tym, jak to wygląda teraz w Polsce, to trudno byłoby coś do zrobienia, ale mam nadzieję, że to się zmieni i że wszystko się tutaj poprawi tak, żeby wszyscy mieli jak najlepiej. Z tego, co mi się wydaje, mamy jeszcze jedną rzecz, czyli Aleje Jerozolimskie. Tam właśnie, to co opowiadałem przy dworcu PKS-owym, tam też mamy jeden skład. Chodzi mi oczywiście o ten skład przy Jerozolimskich. Tam się pojawiają powoli elementy. Aktualnie tam trwają prace przy przekładaniu sieci elektrycznych. Ogólnie wszystkich sieci, które tutaj są pod ziemią, jakieś wodne, jeżeli są telekomunikacja i tak dalej, żeby można rozpocząć wykop. I z tego, co słyszałem, niedługo tam też rozpoczną się prace budowlane. Także możemy już niedługo czekać i się doczekać, aż faktycznie tam rozpocznie się kolejny etap przebudowy tego przejścia podziemnego. I tam też właśnie będzie już przyszły przystanek tramwajowy. Na razie ślepy, ale będzie. Ogólnie to jest bardzo ciekawe, że budują tutaj ślepe tunele tramwajowe pod tym wszystkim. Ale o tym kiedy indziej, może bezpośrednio z tych tunelów tramwajowych wam o tym opowiem, bo to też jest naprawdę dosyć ciekawa zagwozdka, jak to tutaj wszystko będzie powstawać i będzie funkcjonować, bo oczywiście na to najbardziej czekamy. I tak jeszcze w ramach ciekawostki wam tylko powiem, bo tutaj dostałem informację mniej więcej, jak to wygląda, żebyście mieli aktualne informacje. Są jakieś tam lekkie już, zaczynają się pojawiać problemy z dostawami surowców na Warszawę Zachodnią. Najprawdopodobniej oczywiście chodzi o sytuację aktualnie na Ukrainie. Ale tak, zaczynają się pojawiać jakieś problemy tam z surowcami, ale jak widzimy, aktualnie cały plac budowy idzie dalej. I miejmy nadzieję, że tak to pozostanie. To było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem, bo mam problem teraz z komputerem i trochę nie mogę się zbytnio skupić. Ale mam nadzieję, że filmy będę mógł robić, gdyż działa aktualnie dwa razy wolniej. Cześć!